Powiem szczerze, tak. Nie wiem, co to jest dokładnie za obiekt. Ktoś napisał, że to jest dworek. Z daleka myślałem, że to kościół. Tak wyglądał, ma taką wieżyczkę. Podobną. I mówili, że jest już niedostępny. A jednak jest otwarte okno, przez które można się wśliznąć. A my to akurat bardzo lubimy. Ale zobaczcie, przed nami jest jakiś gigantyczny hotel rozsypujący się. To bardzo dobry znak. Być może będzie opuszczony, zaraz to sprawdzę. Ale najpierw sprawdzimy ten dworek. O, tu już się coś zaczyna. O kurde, ile tu rzeczy. O, jaki ładny instrument. Zepsuty. Kurde. Troszkę mi nie przypomina dworku. Ciężko mi powiedzieć dokładnie, co tutaj jest. Makaron? Może część tego dworku to była restauracja po prostu? Bardzo dużo szkła. Tam widzę szklanki. Szklanki do piwa zwykłe. Talerze. To bardziej mi podchodzi pod restaurację. Słyszę tam kogoś, tu obok mieszkają ludzie, o widać tam nawet kobieta przyszła do domu. Dobra, to nas nie interesuje, my idziemy dalej, ale drzwi ogromne. Nokia, chyba 3210. Wejście główne. O, są jakieś większe przestrzenie. O kurde. Zaraz to sprawdzimy. Kubki plastikowe. Powiem wam, że bardziej mi to podchodzi pod restaurację niż jakiś dworek. Zobaczcie, ile tego tu jest. Troszeczkę zdewastowany już, ale nie wiem, czy też wilgoć go nie wykończyła bardziej. Zobaczcie, schody się obsunęły. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest iść tam do góry. Te też znikły już. Uwaga. Może być trochę niebezpiecznie. Teraz tak. Tu chyba jest toaleta. A tutaj wejście na wyższe piętro. Zobaczcie. Te schody spadły z góry. Na wejściu zabytkowe krzesełko. Kolejne. Kurde, trochę wyposażenia jest.
Bardzo ładny stół. Tu chyba nie wszyscy wchodzą, także może być troszeczkę lepiej niż w innych miejscach. Łazienka. Wejście na poddasze. I znowu widzimy ten hotel. Hotel Fagenard. Kurde, wygląda na opuszczony. Jeżeli by szło się tam dostać do środka, to mógłby być fajny film. Ale to zobaczymy za chwilę. Czy tędy da się wyjść? Nie. Kurde, tu też się zapadło chyba. Lepiej tutaj nie chodzić. Oho. Tutaj ktoś sobie spał. Czyli jednak ktoś wchodził na to piętro. Stolik. Z kaloryfera zrobiony. Dobra. Teraz mnie zastanawia, czy da radę wejść wyżej. Czy to już jest no possible? Czy w ogóle warto tam wchodzić? Tu widać, że ktoś wchodził, ale w jaki sposób? Chyba po barierce. To nie było mądre. Kolejna łazienka. Wszystko się rozpada. Na wieżę. Oj, kusisz. A Jezu, dobra. Wychodzimy. Zejście już nie będzie takie łatwe. Zawsze wspina się lepiej trochę. Tu jeszcze chyba nie byliśmy. Ale nic tu nie ma ciekawego. Poddasze. Dobra, schodzimy.
Mam nadzieję, że dam radę teraz. Tak samo. Jakże wszedł. Mamy to. Zostaje jeszcze tylko jedno przejście i jesteśmy na dole. Ale musimy zejść na dół w normalnym tempie. Dobra. Na to wychodzi, że to koniec. Chyba obeszliśmy cały dworek. Jedynie tutaj zostało jakieś wyposażenie. No to wszystko, co mogę wam pokazać. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy, nie będziemy tracić tutaj czasu. Może znajdziemy coś lepszego po drodze. I na tym się skupimy bardziej. Moi drodzy, żegnam się z wami. Na razie, do zobaczenia.